Вышли. И я опять. Джон, потому что Джеймс. Тут слышу. Я заезжал вообще и... еще раз по покою. Даже. Вірний домик замкнутий, збудований з неотинкованих містак без біжанців води ані електричності. Привикли вже до того. В тій частині Іраку люди жили в Україні. Дійсно, на зеблонж прилетіло два хікарте. Люк скончив мерновати через радіо. Невисокий жилостий фацет зі Стонсін тішив ще в зеспіле таким шацунком, że wszyscy daliby się za niego pokroić. Kiedyś podczas zasadzki wyciągnął z pomocy Bohamera dwóch żołnierzy, będąc w dodatku pod odstrzałem. Tylko ten gówniarz? Wskazał lufą na chłopca. Skinęli głowami. Gnym miał granat. Powiedział, pokazując cytrynkę. Zajebiście. Lub jednym szarpnięciem postawił dzieciaka na nogi. Teraz zauważyli, że malec zlał się z potem. Salam, skurwysynu. Padar, koja? Spytał chłopca, świecąc mu w twarz latarką. Padar, koja? Krzyknął. Dzieciak milczał. Dalej trząsł się jak osika. Dogi, ty mu jedynkę wyjebałeś? Spytał lub stojącego obok żołnierza. Hot dog udawał, że z uwagą ogląda sufit, gwiżdżąc coś pod nosem. Zabijamy gnoja na bazę. Mruknął Luke i założył dzieciakowi na głowę czarny worek. Hot dog bez ceregieli złapał malca za kark i wyprowadził przed dom. Na pokrytej wysuszoną trawą parceli lądował właśnie Black Hawk. Wszyscy świecili już latarkami i zrezygnowali z noktowizorów, a helikoptery dodatkowo oświetlały okolice reflektorami. Adrenalina powoli z nich schodziła. Robiąc nalot, mieli spacyfikować przynajmniej kilkanaście osób, a w kryjówce bojowników znaleźli tylko tego dzieciaka. W dodatku żadnej broni ani sprzętu. Może informator kłamał? Ruszył w stronę wyjścia, przez które wyszedł hot dog. I wtedy coś wybuchło. Rzuciło nim do tyłu z taką siłą, że prawie popękały mu kości. Zwalił się na ziemię, słysząc jedynie piszczenie. Poczuł, jak wszystko zatrzęsło się jeszcze raz. Potem kolejny i jeszcze jeden. Obłok pyłu był tak gęsty, że nic nie widział. Przewrócił się na brzuch i zaczął szukać miejsca, gdzie podniósł na dachu budynku po przeciwnej stronie parceli i zamiarzył. To się przyda. Błyskawicznie poderwał karabin i oparł lufę o parapet. Buldas zaczął strzelać do żołnierzy, którzy wlekli rannego kolegę. Skurwysynu! Oddał kilka strzałów. Przeciwnik albo upadł na glebę, albo dostał. Co się kurwa dzieje? Wrzeszczał ktoś przez radio. Zasadzka! Krzyknął do krótkofalówki ktoś, kto musiał leżeć zaledwie parę metrów dalej przy ścianie budynku, w którym był. Chodź do środka! Wrzasnął do żołnierza. Johnson, otwórz oczy, słyszysz? Zdarł się ktoś inny z drugiej strony. RPG! Wydarł się ktoś znowu i kilku żołnierzy naraz otworzyło ogień. Powoli wracał mu słuch. Chmury pyłu powoli opadały. Widział, jak ktoś próbuje wczołgać się do środka budynku. Stój, kurwa! Krzyknął, celując w ciemny kształt. Zamknij pysk i daj mi apteczkę! Syknął żołnierz przez zaciśnięte zęby. Na moment włączył latarkę. Połowę twarzy pokrywała mu maska z krwi i ziemi. Zdaje się, że dostał też w nogę. Daj mi tą zieloną apteczkę, wykrwawiam się! Wrzasnął dowódca, wyciągając do niego rękę. Złapał go za kamizelkę i wrócił do środka. Wyjął ze sobnika na boku apteczkę i zębami rozerwał opaskę elastyczną. Zaczął bandażować dowódcy udo, które krwawiło bardzo mocno. Modlił się tylko, żeby nie dostał w tętnicę. Osłojewcy zaczaili, że po nich idziemy. Wypieprzyli i pochowali się naokoło. Muszą mieć jakieś tunele czy chuj wie co.
Po czerwieni było widać, że wleźli tutaj, ale nikt nie wychodzi. Luf gadał jak nakręcony, odpływając co jakiś czas krew i piasek. Masz radio? Muszę mieć radio! Daj mi radio! Sprawdził. Krótkofalówka była załatwiona na amen. Chyba mać! Syknął przez zęby. Znowu zaterkotały strzały. Nie ich. Słyszał serię z AK-47 z kilku stron. Leżeli bez ruchu kilka minut na pokrytej kozem podłodze. Okrążyli nas! Krzyknął ktoś spoza budynku. Znowu strzały. Ktoś zabił. Dzięki Bogu, że znajdowali się w środku. Musimy stąd spierać. Głos urwał się w tym samym momencie, w którym rozległ się huk wystrzału. Do środka! Krzyknął w stronę okna. Chodź do środka! Odpowiedziała mu cisza. Potem znowu zatarkotały kałachy. Jeszcze bliżej. Musicie stąd spadać! Krzyknął ktoś z kuchni obok. Zaraz potem pojawił się w progu. Chłopak. Cały zakurzony, zakrwawiony, poturbowany. Ale żywy. Z tyłu jest wyjście. Zbliżają się. Gazem! Odwrócił się napięcie. Idziemy! Powiedział i chciał pomóc wstać do ulicy. Luke leżał nieprzytomny. Opaska na nodze cała przesiąkła krwią. Zmiał pod nosem przekleństwo. Z tyłu jest wyjście. Szybko! Hotdog odwrócił się i utykając ruszył przed siebie. Hotdog, kurwa, nie dam rady! Dasz! Odpowiedział i wszedł do kuchni. Zarzucił dowódcę na plecy i krzyknął z bólu. Poobijane ciało bolało jak diabli, a płuca paliły żywym ogniem. Nie da rady. Na Boga, nie da rady. Luke jęknął coś. Miał wrażenie, że wszystko jakby ucichło. Wziął głęboki wdech. Z kilkunastu kilogramowym ekwipunkiem. Roztrącając resztki bułek i naczyń walające się po podłodze kuchni. Obrócił się bokiem i staranowali drzwi wyjściowe z tyłu domku. Gdzieś za nimi coś eksplodowało. Pod zalewał mu oczy, a przed sobą widział plecy hotdoga, który był przed nimi jakieś 10 metrów. Gazu! Zaraz będą! Krzyknął i przyspieszył. Wbiegli między porzucone budynki, skręcali, kryli się. Zwymiotował, ale nie przerwał biegu. Wszystko zaczęło zlewać mu się w jedno. Błyski, światła, pułka strzałów. Jak w jakimś chorym śnie po kwasie. Po kilku minutach wybiegli na polenu rzetków otaczających wioskę. Sucha, kamienista ziemia, na której nic nie było w stanie wyrosnąć. Upadł na twarz z lukiem na plecach. Uderzył w ziemię z taką siłą, że aż odebrało mu dech. Zwymiotował. Jęcząc, przewrócił się na plecy i sprawdził, czy dowódca jeszcze żyje. Oddychał. Ledwo. Obok nich na brzuchu leżał hotdog, patrując się w wioskę. Allah Akbar! Wydarło się kilka głosów. Ktoś zawył przeraźliwie, potem umilkł. Skurwysyny! Syknął i odwrócił się w ich stronę. Musicie... Urwał. Wpatrywał się w nich niczym. Ty dostałeś, Steven, jasna cholera! Wstawaj! Słyszysz mnie? Wstawaj! Otworzył oczy. Noc. Niebo pełne gwiazd. Terkotanie, potworny ból całego ciała. Kłucie z prawej strony klatki piersiowej. Zimno. Zapnijmy na bosy. Krwi puste. Zasadzka, strzelanie. Przypomniał sobie wszystko w jednej chwili. Hotdog krzyczał mu prosto w twarz. Flara, słyszysz? Odpal flarę! Nie bardzo rozumiał. Przysłali Black Hawki z bazy, ale robią odwrót, bo myślą, że nikt nie przeżył. A tamci grzeją jak pojebani. Odpal flarę! W
Widział, jak śmigłowce nabierają wysokości i obierają kierunek na bazę. Odpuszczają. Nie chcą atakować w nocy. Próbował sięgnąć ręką do kamizelki taktycznej, ale tylko nim rabonim poruszył. Odpal pierdoloną flarę! Hot dog ryknął na całe gardło. Spróbował jeszcze raz. Czerwona rakietka z sykiem wystrzeliła w niebo. Pobudka! Otworzył oczy. Powieki zdawały się ważyć tonę. Leżał w białej pościeli, podpięty do kilku nurek i elektrod. I czuł się, jakby przejechał po nim walec drogowy. Był dzień. Czuł niesmak w ustach, jakby spał naprawdę długo. Lekarz nachylił się nad nim i klepnął lekko w policzek. Witamy w świecie żywych. Luch wychylkiał. Lekarz kiwnął głową. Całe i zdrowe, ale pół godziny dłużej i byłoby po nim. Leży na sali obok. Za moment możecie podarać. Uratował mu pan życie, wlokąc na plecach poza wioskę. Przerwał na moment i popatrzył za okno. Swoją drogą, tylko wam się udało. Podobno filmik z pana kamery na chemię robi furorę na jednostce. Spróbował zadać pytanie, ale ledwo mógł mówić. Kapral Merville. Lekarz popatrzył na niego z powagą. Jest. Ten wielki chłop, któremu szyłem łeb, jak wyrżnął framugę w kantynie. Przykro mi. Dostał z gęby. Tak, jak nie wytrzymał. Założyły się. Przez moment leżał w milczeniu. Dopiero teraz zrozumiał. Tam to strasznie spadło. Pierwsze lubię, bo za nie winą się. Tam był opę. Później był to pokój. Nazywam się David Johnson. Mam 90 lat, a oto moja historia. Było lato 2005 roku. Skończyłem właśnie 40 lat. Pewnie myślicie, że zorganizowałem jakąś...